trzeba zrobić, przetestować in silico tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, z tego wybrać kilkadziesiąt do syntezy, bo więcej nie jesteśmy w stanie syntezować fizycznie. Zobaczcie, studenci, dzisiaj chyba destylacja wina leci, co? Tak jest, tam widzę chłodnicę zwrotną ewidentnie. Wcześniej musieli przygotować wino, nastawić. Teraz będą sprawdzać, jaka jest zawartość alkoholu, zawartość ekstraktu. I to jak gdyby takie rzeczy u nas w katedrze, no żywności, tak się robi, nie? Te materiały są termoplastyczne, czyli po ich ogrzaniu one przechodzą w stan płynny i w ten sposób możemy je przetwarzać konwencjonalnymi metodami. Wyroby, które są właśnie z ziemniaków głównie i z mydła, a raczej z substancji, które wchodzą w skład ziemniaków i mydła. I ich największą zaletą jest to, że one są w 100% naturalne. A jak są naturalne, to są również biodegradowalne. I taki implant możemy umieścić sobie w nosku i może on sobie pełnić właśnie taką funkcję sztucznej przegrody nosowej. Też w pierwszej chwili to tak nie wygląda, a bardzo fajne zastosowanie. Natomiast już jeżeli drukujemy coś z polipropylenu, no to dobieramy stulsetynę. Jeżeli byśmy chcieli drukować z TPU, który jest elastyczny, dobieramy stół teksturowany. No na bardzo dużą dokładnością, tak? Tu w środku jest próżnia na poziomie 10 do minus 12 tora, to jest, słuchajcie, tam jest kilkadziesiąt lub kilkaset atomów w środku tylko powietrza. I od razu widzimy oscylację. Roztwór zmienia się z bezbarwnego do złotego. Następnie następuje granatowa barwa. Złota barwa wskazuje wydzielanie się wolnego jodu. Więc bardzo lubię tą interakcję z ludźmi, ponieważ jeżeli wy macie cokolwiek wynieść z tego wykładu, to okazuje się, że musicie troszeczkę w nim uczestniczyć.